Szanowni widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Kanał Stanisława Michalkiewicza na YouTubie istnieje dzięki Wam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda aktywność jest ważna. Jeśli chcecie wesprzeć nasze działania i Stanisława Michalkiewicza, wystarczy wejść w zakładkę Wesprzyj na kanale. Numer konta bankowego do wpłat, które pozwalają nam prowadzić kanał, znajdziecie w opisie każdego filmu. Zapraszamy na stronę naszego wydawnictwa www.kapitalbook.pl i stronę pana Stanisława na Facebooku. Link w opisach filmów. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Ja, Bartek, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Witam Panie Stanisławie. Dużo wiedzy zdobyłem na niektóre sprawy dzięki Panu, za co dziękuję i życzę dużo zdrowia i uśmiechu. Dziękuję za miłe słowa. Mam pytanie, co Pan sądzi o Panu Zbigniew Stonoga i tym cyrkiem, który wyprawiają te chamy wobec tak dobrego i wspaniałego za to, co robi, po tym wszystkim, co mu zrobili. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam, Bartek. No, ja nie znam osobiście pana Zbigniewa Stonogi i mam nadzieję, że tak już zostanie. Ale i poza tym nie uważam, że on jest taki dobry i wspaniały, jak pan go tutaj charakteryzuje, bo on... No, nie znam natury tych spraw, merytorycznej treści tych spraw, ale on ma kilkadziesiąt, jeśli nie ponad 100 rozmaitych śledztw, rozmaitych zarzutów. No i w związku z tym no, prowadzone są postępowania karne. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie wobec niego, ale no, pan Stonoga nawet przeciwko mnie wniósł skargę, ale tę skargę sąd oddalił z prostego powodu. Otóż pan Stonoga zarzucił mi oszczerstwo, jakiego się wobec niego rzekomo dopuściłem, a oszczerstwo było takie, że kiedyś miałem na spotkaniu jakimś, mówiłem o tym, że taka demonstrowanie przez kogoś bardzo radykalnej postawy to wzbudza moje podejrzenia. No i podałem przykład, że kiedy powstała Solidarność, to ja pracując w wydawnictwie Prasa ZSL założyłem tam koło Solidarności. No i procedura była wtedy taka, że trzeba było na inauguracyjne zebranie zaprosić przedstawiciela regionu Mazowsze. Więc ja zwróciłem się do przedstawiciela regionu Mazowsze i tam przyszedł taki pan na to zebranie i wygłosił straszliwie radykalne przemówienie, że tych Gucwę to trzeba powiesić i tak dalej. Stanisława Gucwę, prezesa ZSL-u ówczesnego. No i w ogóle, a wszystkich tam też zrobić z niej porządek. Ja to byłem pod wrażeniem tego, bo to ja się uważałem za takiego radykała, ale to przy nim to ja byłem gołąbek pokoju. No oczywiście zredukował mi możliwości działania do zera, ale jeszcze nic z tego nie wynikało. Jest stan wojenny. Spotkałem go na ulicy i on mnie poznał. I powiada do mnie tak: ale generał Jaruzelski przypierdolił tym solidaruchom. No, od razu się domyśliłem, skąd ten jego radykalizm. I no, mówię, że jak słyszę takich radykałów, to zawsze wzbudza to moje podejrzenia. I pan Stonoga, który nie wiem, czy to sam się osobiście zapoznał, czy ktoś mu powiedział, uznał, że ja o nim mówię, a on miał 7 lat, jak był podobno wprowadzony stan wojenny. No i doniósł na mnie z zarzutem oszczerstwa. No, wobec oczywistego nieporozumienia w ogóle żadnych konsekwencji to nie miało, ale no taki jest pan Stonoga. Pani Iwona Orz, wspierająca kanał. Dziękuję za wspieranie kanału.
Dzień dobry, panie redaktorze. Tym razem mam trzy pytania. Po pierwsze, czy ma pan konto na patronie.pl? Jeśli nie, to doradzam panu pańskiemu zespołowi utworzenie go. Jest to zarówno forma kontaktu z odbiorcami, jak i pozyskiwania nowych funduszy. No nie mam takiego konta, więc być może, że mój zespół, że tak powiem, się da pani namówić na to, bo to ja tutaj nie mogę żadnych samowolek tutaj popełniać. No i zobaczymy. Drugie pytanie. Jak pan sądzi, czy prezydent Łukaszenka w celu obejścia sankcji skieruje się bardziej ku Chinom czy ku państwom arabskim? A dlaczego nie do jednych, ku jednym i ku drugim? O ile mi wiadomo, no Chiny to wiadomo, ostatni szczyt BRICS pokazał, że Chiny tu wspierają Rosję w tym konflikcie. Natomiast Arabia Saudyjska wprawdzie nie wspiera, ale też nie przyłącza się do sankcji przeciwko Rosji. Więc Aleksander Łukaszenka równie dobrze może się zwrócić i tutaj, i tutaj. I trzecie pytanie. O co zapytałby pan prezydentów Putina, Zełenskiego i Łukaszenkę, gdyby pan miał okazję ich spotkać? No trudne pytanie, ale spróbuję. Putina bym zapytał o to, co właściwie mu powiedział prezydent Biden w czerwcu i lipcu ubiegłego roku. Bo gdybym się tego dowiedział, oczywiście zakładając, że Putin mi szczerze odpowie, no to by to pogłębiło moje zrozumienie charakteru tego konfliktu na Ukrainie. Tu wielu rzeczy mogę się domyślać i nawet dzielę się tymi domysłami z państwem, ale to są domysły. Natomiast gdyby mi Putin to szczerze powiedział, no to bym już wiedział na pewno, co tam się stało. Jeśli chodzi o prezydenta Zełenskiego, to bym go zapytał, czy on przypadkiem nie uważa, bo prezydent Zełenski prezentuje bardzo mocarstwową postawę wobec państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. W dosyć ultimatywnej formie się domaga, żeby oni Ukrainę wspierali. Jak ktoś tam entuzjazmu nie wykazuje, to go tam fuka i tak dalej. Zapytałbym go, czy jak to było, czy tam Stany Zjednoczone, czy ktokolwiek inny, a przede wszystkim Stany Zjednoczone udzieliły mu jakichś zapewnień, że on nie poszedł od samego początku na jakiś kompromis z Rosją, tylko zdecydował się na, że tak powiem, przyjęcie rosyjskiego uderzenia, bo to, że ono nastąpi, to było już takie prawdopodobne. Ja nawet myślałem, że nie, dlatego że wydawało mi się, że to jest ustawka prezydenta Bidena z Putinem. Dlatego właśnie Putina bym chciał wypytać o te rozmowy. No ale okazało się, że to nie była ustawka. W związku z tym prezydenta Zełenskiego bym zapytał, co właściwie mu Stany Zjednoczone obiecały. No i czy jego zdaniem te obietnice przypadkiem nie okazały się dla Ukrainy i dla narodu ukraińskiego przede wszystkim zbyt kosztowne. No a prezydenta Łukaszenkę, gdybym miał okazję go spotkać, to bym zapytał, czy jak on się zapatruje na to, że został wepchnięty w objęcia Putina razem z całą Białorusią i czy nie zamierza z tych objęć się jakoś wyswobodzić. Bo on czasami sprawia takie wrażenie, jakby się zamierzał z tych objęć wyswobodzić. No ale chciałbym to wiedzieć na pewno, zakładając oczywiście, że on mi szczerze odpowie. Pan Michał Babiński, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału.
Czy nie uważa pan, że kreśli zbyt pesymistyczne scenariusze dla naszego nieszczęśliwego kraju? Po pierwsze, w zabieganiu o zagraniczny kapitał, jeśli chodzi o giełdę, nasi konkurenci jak Rosja właśnie wylecieli na lata. Po drugie, jeśli chodzi o realną gospodarkę, która produkuje, a nie przewala papiery, Niemcy dali się wyrzucić siodła Amerykanom. Najprawdopodobniej rezygnują z taniej energii z Rosji, co zabierze im mocną przewagę konkurencyjną. Po trzecie, proszę zobaczyć główne pozycje eksportu Polski, samochody i części samochodowe, oprogramowanie i usługi IT oraz meble. A Ukraina to byłby chyba pierwszy przypadek w historii, aby 5 razy biedniejszy kraj zwasalizował bogatszy. No, tutaj ja nie zupełnie się zgadzam z pańską oceną, że Rosjanie wylecieli na lata. No co to znaczy wylecieli na lata? Kiedy właśnie ostatni szczyt BRICS w Pekinie pokazał, że znikąd nie wylecieli. Rosjanie mają dostęp do rynku, no wylecieli z rynku, który obejmuje jakieś 750 czy 770 milionów ludzi. Bogatego rynku, nie powiem, ale bez przeszkód korzystają z rynku obejmującego jakieś 6 miliardów ludzi. No to jak można mówić, że Rosjanie wylecieli? To nie jest tak, że cały świat jest przeciwko Rosji. Przeciwko Rosji jest stosunkowo niewielka część świata. Ta, która pozostaje, w zasięgu Stanów Zjednoczonych. Natomiast cała reszta nie jest. No i w związku z tym, jak można mówić, że Rosja z czego wyleciała? Tak jak zauważył jeden z ekspertów, rubel, który rzeczywiście na początku wojny pikował w dół, teraz po kilku miesiącach wojny poprawił swoją pozycję w stosunku do dolara najbardziej od 7 lat. W związku z tym, no, ale to mniejsza o to. Jeżeli tak jest dobrze z Polską, no to dlaczego jest tak źle? Dlaczego jest tak źle? Polska jest państwem zadłużającym się w tempie stachanowskim. W Polsce inflacja jest duża. Polska realizuje program rozrzutności, bo już nawet nie rozdawnictwa, tylko rozrzutności finansowej, co musi się skończyć źle. I nawet naczelnik państwa wyjaśnił, dlaczego tak jest, bo na jakimś spotkaniu powiedział, że Polska jest w rozkroku. Dlaczego w rozkroku? On sobie zdaje już sprawę, że zrzucanie na rynek coraz to większej ilości pieniądza bez ekwiwalentu w towarze musi powodować inflację. Ale z drugiej strony powiedział, no nie możemy tego nie robić, bo w przyszłym roku są wybory. No więc taką mądrością nasz nieszczęśliwy kraj jest zarządzany. A jeśli chodzi o Ukrainę, no 5 razy biedniejszy kraj zwasalizował bogatszy. No i jeśli nie zwasalizował, to biedniejszy kraj przez bogatszy musiałby zostać wzięty na utrzymanie. Bogatszy kraj musiałby spłacać długi biedniejszego kraju, który jest na finansowej kroplówce Zachodu. I myślę, że warto o tym pamiętać. Bliźni 189. Szanowny panie, co pan sądzi o reformie polskiego wojska i ostatnich zakupach w USA i Korei Południowej? Jaka pana zdaniem powinna być polska armia? No, ustawa o obronie ojczyzny przewiduje wzmocnienie armii polskiej do 300 tysięcy żołnierzy. To uważam, że to jest krok we właściwą stronę. Ale ponieważ uważam, że Polska, która jest na wschodniej flance NATO i staje się w tej chwili właściwie państwem frontowym, czy prawie państwem frontowym, zwłaszcza po tym, co tam zostało zdecydowane na szczycie NATO w Madrycie.
No to uważam, i że przynajmniej nasi umiłowani przywódcy powinni zabiegać o to, żeby Stany Zjednoczone w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO sfinansowały, jeśli nie w całości, to w części przynajmniej, uzbrojenie tych 200 dodatkowych tysięcy żołnierzy, o których ma być powiększona armia polska. Tymczasem my kupujemy wszystko sami. My kupujemy wszystko sami. Właściwie na czym to polega? Wspieramy amerykański przemysł zbrojeniowy kosztem żyłowania własnego podatnika. No, można oczywiście tak robić, ale można by moim zdaniem nauczyć się albo ośmielić się wyciągać korzyści z tego, że Polska jest członkiem NATO i jest, polska armia jest rozlokowana na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, żeby dla państwa wyciągać korzyści. Jaka pana zdaniem powinna być polska armia? To zależy od zadań, jakie władze państwowe przewidują dla armii. Bo wyobrażam sobie to tak, że zgodnie zresztą z konstytucyjnym porządkiem państwa, że władze państwowe formułują politykę zagraniczną, to znaczy co państwo będzie robić na arenie międzynarodowej, jakie w związku z tym wynikają zagrożenia, bo zawsze zagrożenia się pojawiają, ryzyka zawsze się pojawiają, no i w jaki sposób władze państwowe zamierzają te ryzyka neutralizować czy eliminować. I tutaj władze państwowe, cywilne władze państwowe powinny zasięgnąć opinii fachowców wojskowych, generałów sztabu generalnego. Jeżeli z armii stawiamy takie i takie zadania, no to wojskowi nam powiedzą, jak ta armia powinna wyglądać, żeby była zdolna do wypełnienia tych zadań. Tak sobie to wyobrażam. Natomiast ja tu nie zamierzam się popisywać, żeby tu jaka powinna być armia. No właśnie jaka powinna być armia, to zależy od tych dwóch czynników. Drugie pytanie. Jak pana zdaniem powinna wyglądać nasza polityka zagraniczna w obliczu ostatnich wydarzeń na świecie? No nasza polityka zagraniczna to jest taka, że nie żyjemy w próżni prawno-traktatowej, jesteśmy członkami Unii Europejskiej, jesteśmy członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeśli chodzi o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, to nasza polityka zagraniczna powinna być nakierowana na to, żeby wykorzystać do maksimum członkostwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, żeby dla realizacji interesów państwowych Polski. Już mówiłem o tym, że dobrze było, żeby tutaj nasze władze zaproponowały czy podjęły próbę uzyskania finansowania ze strony amerykańskiej tych uzbrojenia dodatkowych 200 tysięcy żołnierzy. No to mam na myśli, mówiąc o wyciąganiu korzyści. Polska jest w Unii Europejskiej. No to mamy do wyboru albo z niej wystąpić, albo nie wystąpić, ale musimy się przeciwstawić wojnie hybrydowej, jaką przy pomocy instytucji Unii Europejskiej prowadzą przeciwko Polsce Niemcy. No i ja bym, gdybym był kierownikiem polityki zagranicznej, to bym szukał w Unii Europejskiej sprzymierzeńców, z którymi moglibyśmy, że tak powiem, przekonałbym ich, że to ta wojna hybrydowa, którą Niemcy prowadzą przeciwko Polsce dzisiaj, może być prowadzona jutro również przeciwko nim. I używając tego argumentu, starałbym się ich przekonać, żeby wspólnie przeciwstawić się tutaj niemieckiemu naporowi i jeszcze w dodatku wykorzystać to, że Stany Zjednoczone w tej chwili pod pretekstem wojny na Ukrainie schwyciły całą Europę mocno za twarz, żeby Stany Zjednoczone nacisnęły na Niemcy, a wydaje mi się, że takie możliwości Stany Zjednoczone mają, żeby Niemcy zakończyły tę wojnę hybrydową przeciwko Polsce i odblokowały fundusze, jakich Polska się spodziewa z Unii Europejskiej. No i tyle bym robił. Pewnie jeszcze jakieś inne rzeczy
ale myślę, że to takie główne kierunki polityki zagranicznej. I na tym kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa.